Dzień dobry, Dorota Michałowska, witam na DM Beauty. Dziś w cyklu Sekrety Urody Gwiazd tancerka i aktorka Agnieszka Kaczorowska. Witam Cię serdecznie, Agnieszko. Cześć, dzień dobry. Agnieszko, dla tancerek wygląd jest bardzo ważny. Dla Ciebie również? Tak, oczywiście. No, gdzieś tam od dziecka, ponieważ tańczę od dziecka, no ten wygląd, dbanie o siebie było nieodzownym elementem tego, co robiłam, bo szykowanie się na turnieje, na zawody taneczne, to już było czesanie, już było trochę malowanie. Szłam na plan zdjęciowy jako dziecko, to już było trochę pudru. Ktoś tam zaplótł mi warkocza, więc cały czas coś się działo związanego z dbaniem o swoją urodę. Tak jak powiedziałaś, dość szybko zaczęły się te make-upy, makijaże, pudry, podkłady, telewizyjne, mocne makijaże. Zresztą na turnieje również też te makijaże są zwykle mocne. Co robisz, w jaki sposób dbasz o cerę, o swoją skórę? Oczyszczanie to jest punkt pierwszy. To jest coś ważnego, żeby zadbać o to, aby po tym mocnym makijażu to wszystko zmyć. I to nie tak zmyć tylko z zewnątrz, tylko rzeczywiście tą twarz domyć. I wydaje mi się, że to jest gdzieś tam jakiś klucz do tego, aby ta cera zawsze była świeża i ładnie wyglądała. Oczywiście zdarzają się takie dni, że po prostu zasypiam na kanapie i makijaż nie jest zdjęty przed spaniem, ale to są oczywiście sporadyczne sytuacje, na które też możemy sobie pozwolić, jakby bez przesady, ale oczyszczanie twarzy wydaje mi się takim kluczowym elementem dbania o swoją cerę. A dużo czasu poświęcasz na pielęgnację urody? Nie wiem, co znaczy dużo. To ile? To ile? Raz w tygodniu staram się sobie zrobić taką chwilę dla siebie, ale to nie jest pół godziny nawet, to jest pewnie kilkanaście minut. Czasem to na przykład robię pod prysznicem, stawiam sobie tam peeling do twarzy, który przy okazji po prostu szybkiego prysznica można sobie ten peeling też twarzy zrobić, żeby nie zapomnieć, bo jednak raz, no maksymalnie dwa razy, ale w tygodniu trzeba to zrobić, żeby ta cera no nie buntowała się po prostu. Ja teraz mam taką fazę na takie maseczki, wiesz, to bardzo popularne, nie nakładane w kremie, tylko te takie... W płachcie. W płachcie, właśnie, nawet nie wiedziałam, że to się tak nazywa. I wiesz, siedzisz 15 minut i z głowy, nie? W sensie nakładasz, zdejmujesz do kosza i zrobione. Nie trzeba tego zmywać, nie trzeba tego ściągać. Jest to o wiele bardziej wygodne. Ja mam wrażenie, że ty po prostu lubisz oszczędzać czas. Bardzo, tak, tak. Jeśli robisz chodzi... wszystko, co szybko? Tak, 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 tak. Ja bardzo lubię, bo wiesz, ja wolę mieć tego więcej czasu na, jeżeli jest ładna pogoda, to na pójście na spacer albo na posiedzenie po prostu przy winie z przyjaciółmi czy z ukochaną osobą, żeby fajnie jest mieć chwilę dla siebie. To jest super, ale to tak jakby jak szybciej, to też dobrze. Czy ty się często malujesz, bo w pracy musisz się malować, na planach zdjęciowych musisz się malować, na turniejach zawsze musiałaś być umalowana, a na co dzień? A na co dzień bardzo, bardzo delikatnie. Jak latam pomiędzy firmą, czyli szkołą, a gdzieś tam jakimiś spotkaniami na mieście, kiedy nie mam tego planu zdjęciowego, to jest po prostu trochę podkładu, różu, tusz na rzęsy, brew zrobiona i balsam na usta i tyle. I wiele osób takich mi najbliższych to w ogóle najbardziej lubi tą wersję mnie. Ale też fajnie mieć tę możliwość, że dobrze, że jest ten plan zdjęciowy, dobrze, że jest to wieczorne wyjście i czasem można te usta pomalować mocniej i to oko przyciemnić, bo ja myślę, że w ogóle każdej kobiecie warto poradzić, że raz na jakiś czas trzeba sobie zrobić mocniejszy makijaż, bo my wtedy po prostu już tam pal sześć, cała reszta ludzi wokół nas, ale my się po prostu czujemy gdzieś tam jeszcze bardziej kobiecą. Czy masz jakieś swoje rytuały? Rytuały? Wiesz co, ja uwielbiam chodzić na manicure, pedicure. To jest dla mnie, to jest coś, co jest, to chodzę regularnie, mam swój ulubiony salon. Po prostu siedzę i ktoś o mnie dba i o te moje paznokcie. A ja uwielbiam mieć zadbane paznokcie, więc moje stopy też są bardzo zmęczone od tańca, więc jakby połączenie tego zabiegu z dotykaniem tych stóp chociażby, tak, jakimś tam mini masażem, peelingiem i tak dalej, to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność i to jest dla mnie taki rytuał. Nie robię go sama, bo po prostu się oddaję w ręce tych, którzy się tym zajmują, ale uwielbiam.
taneczny makijaż jest zupełnie inny, prawda? Zdecydowanie mocniejszy. No tobie to już się chyba rzadko zdarza, takie mocne taneczne makijaże, czy jednak cały czas? No i jakieś pokazy czasem, jeżeli tańczę, to się zdarza. Aczkolwiek powiem ci, że to jest ciekawa historia, bo ja mając 13 lat musiałam zacząć robić bardzo mocne makijaże na swojej twarzy sama, bo wiesz, tam nikt nas nie maluje. Okej, trenerka czy starsze tancerki mi pomagały, uczyły mnie, ale wiesz, ja miałam ten problem, że u mnie w domu nikt się nie maluje specjalnie. Ani moja mama, ani moja siostra. Nigdy nie było takiej potrzeby, specyfiki. Moja mama to do dziś dzień używa tylko kremu na twarz i koniec. I tak przez całe życie. No dobra, jak są jakieś specjalne okazje, typu jakieś wesele w rodzinie, to trochę tusz na rzęsto się uda. Ale tyle. Więc moja mama nie była w stanie mnie nauczyć tego, jak pomalować sobie oko. Moja siostra też niespecjalnie. I ja się uczyłam od tych koleżanek, od trenerki, no ale wiesz, ja miałam 13 lat i nie wiedziałam, jak to zrobić, jak się do tego zabrać. Ja się wtedy nauczyłam przeklinać na przykład. Tak, to jest taki punkt zwrotny w moim życiu. Nie, naprawdę, bo bardzo chciałam dobrze wyglądać, bo mi na tym zależało, to były turnieje, to było dla mnie ważne, ale nie wiedziałam, co, gdzie i co się do czego ma. Te makijaże były straszne, ja mam zdjęcia, to wygląda, to jest troszkę kompromitujące, jakby je wyciągnąć, naprawdę, ale z drugiej strony też pokazuje, że wszystkiego można się nauczyć, bo ja potem z roku na rok coraz lepiej mi to wychodziło. Taki przełomowy moment, jak dostałam na Dzień Dziecka, pamiętam, od mamy pędzle. Kiedyś aplikatorami, nie? Potem dostałam pędzle, zestaw pędzli, to był taki wspaniały prezent. Ja tych pędzli zaczęłam uczyć się używać. Bardzo ci, Agnieszko, dziękuję. Dzięki. To była Agnieszka Kaczarowska. Bardzo dziękuję.